Za na mnie, bo nie chciałem odejść. Czemu tak patrzysz na mnie? Mamy takie, nie wiem, z trzy rzeczy, które... Nie, może nawet to została jedyna rzecz, o której się kłócimy w naszym związku ciągle. Jestem na ciebie zła. To nie bądź. No nie bądź, nagle nie bądź. Przecież zasrałam tą książkę, to cię coś zmieni. No spoko. No zobaczysz. Fantastycznie. My na ten temat kłócimy się naprawdę już setny raz. Sebastianowi nie podoba się to, że chce iść na studia? Całe życie miałem taką rozkminę i dalej jestem tego zdania. Studia aktorskie to chujowy pomysł. Super. I całe aktorstwo też. W porządku, czyli mam zrezygnować ze swoich marzeń i planów w życiu, bo ty. Bo tobie się nie to nie podoba. Znaczy, ty nie mówi już, tylko ja mówię, jak dalej sądzę, jakie jestem zdania, tak? Nie nakazuję ci zrezygnować. Czy co, zostawiasz mnie w chujowej sytuacji? I k***a pogadamy o tym w domu. No, co będzie właśnie, myślę, że ten nasz moza, albo będzie założymy rodzinę, albo ty będziesz zapierdalać, wiesz, jak głupia. Pogłóciłaś? Mam z Sebastianem jedyną rzeczą, którą się kłócimy. On ma inne podejście do nauki, do studiowania, a ja mam inne podejście. Ja uważam, że człowiek całe życie powinien się kształtować. On zakończył naukę na poziomie pierwszej klasy zawodówki, koniec. I jakby zawsze mam problem o to, że chcę iść na studia, że się chcę uczyć, a zwłaszcza, że chcę iść na studia aktorskie, które pochłaniają wiele czasu. I stawia mnie w tej chwili pod ścianą, bo każe mi wybierać albo pasja i marzenia, albo on. No wybierz siebie. Co? Tak, ale właśnie to jakby ja o tym wiem, tylko że on nie jest świadomy tego, co mówi, bo on jakieś tam... Ja tam potem... pijany jeszcze po wczoraj. To, że akurat mam takie zainteresowania, a Sebastian tutaj oczekuje, że jakby zrezygnuje ze swoich marzeń po to, żeby być z nim. Nie, jak trzeba będzie wybrać, to, to wybiorę siebie, oczywiście, ale on sobie jakby zda sprawę, jak już mnie nie będzie, że popełnił ogromny błąd. Sam zobaczy, że zabraniając mi rozwijać się i żyć też swoją pasją, nie będę już tą samą Agnieszką, nie będę dawać mu tego szczęścia, które mu dawałam, będąc jaka jestem naprawdę. Rozmawialiśmy o tym tysiące razy. A spoko, ja to przemyślę, jak w sumie dopytałam. Twój wybór, twoje życie. Przemyślałem to. Nie będę ci nic zabraniał. Okej. Okay. Żebyś po prostu, żebyś była szczęśliwa. Zatem druga rzecz jest taka, że jesteś takim kochającym siebie, tak? I chcesz, żebym ja też kochała samą siebie. Czemu tak mama nam to nawet powiedziała? Nie? Nie, no po prostu mi szkoda tego, że pół mojego zajebistego życia spędzę sobą. Ale nikt tak nie powiedział. Czemu ale ty tak widzisz tak aktorstwo? Będzie, ale znasz się na tym? Znasz się na tym, jesteś ja znawcą tego. Po prostu mógłby ktoś robić z tobą, bo ja są fajny jesteś, plan. Jesteś znawcą tego, że akurat w teatrze... Same studia bym zaakceptował, jednak też sądzę, że jeżeli by tak bardzo się wciągnęła w aktorstwo, to sprawę rodziny, zakładania rodziny trzeba byłoby przeciągnąć do dużo późniejszego czasu, a ja bym chciał to zrobić wcześniej. Gasisz mi, wiesz, że podcinasz mi skrzydła. A czemu niby? No przecież ci mówię, że przecież nie, masz wolną wolę, nic. No tak, tylko że ja znam w tej chwili twoje myśli i co wiem... Co znasz? No to wszystko wiesz, co ja myślę. Co, ja wiem, co ty sobie myślisz. No myślisz sobie, że jak nie będziemy mieli być razem, to i tak nie będziemy, więc się z tym pogodziłeś, chuj, wszystko wyjebane. Że myślisz, że cię nie znam. Co, nie, co no myślę tak, że ja po prostu mam swoje życie, zajmuję się swoim, a ty masz swoje, zajmuję się swoim. Dla mnie priorytetem jest moje życie, dla ciebie jest twoje życie, no i tyle przecież. Czasem tak bardzo cię nie rozumiem, że... Jakby ja zawsze muszę iść na kompromis w tej sprawie i zapewniać mu, że tak, zostanę na Podhalu, najlepiej siedźmy na wsi wiecznie. I w ogóle bądźmy ludźmi, którzy nic nie wiedzą na temat świata, życia i zamknijmy się w jednej małej budce i w tym siedźmy. To by było najlepsze dla Sebastiana? Nie, po prostu mi ten świat się nie podoba. Ja super, nie a mi się nie podoba świat taki, jaki ty tworzysz. To, I czemu po prostu... No to mamy wiedzę, odpowiedź. Ale po co się denerwujesz? Jezu, Aga... Nienawidzę cię. Jakby wiem, że główną rolę w moim życiu odgrywa Sebastian. Powiedziałem ci, ty stawiaj na siebie, ja na siebie. Dla mnie priorytetem jest moje życie. Ale
Nie będę też rezygnować ze swoich pasji, ze swoich marzeń, bo komuś tam nie podoba się to, że ja mam takie zainteresowania, to jakby wiedział, co brał. Tylko za kurde, jak złą chcę zjeść sobą, to sobie wolę babę znaleźć. Niech to sprzezje ze mną życie. Czy jest to spokojny cały czas, tym bardziej, że czytam super książkę, która wyjaśnia mi życie i upewnia mnie w tym, że czy będzie tak, to ja po prostu chcę być szczęśliwy na tym świecie i będę.